Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Battle Brothers, gdzie gramy czarną kompanią. No i cóż, ostatnio udało nam się orków pokonać. Bardzo fajnie. Zobaczmy w tawernie, co tutaj w tym momencie. No dobra, pieczona gęś to nie. Tutaj widzę, że to podrożało. Aha, tu mamy jakieś 150. Ale 150 to nie wiem, czy warto. 130. 2612 to jest trochę dużo. Spróbujmy pójść tam, gdzie ja wyczaiłem, że było w miarę tanio. Tego nie możemy nigdzie tu sprzedać. Tu kupiliśmy za 177. No trudno. Żarcie jest tu drogie. Zamiast tych trzy czaszkowych kontraktów ja bym na razie poszedł do Mitterfels. Może tam będzie jakiś lepszy kontrakt. Nie jest daleko, więc dużo nie stracimy. I tak musimy kupić troszkę tych brązowe głowy tutaj nas minęły po drodze. Co tu mamy? Lokalne święto! To może coś będzie taniej. Taniej. Tutaj się nic nie zmienia. Żarcie jest tanie. Więc możemy kupić żarcie. Narzędzia są śmiesznie tanie. ...184, chyba wszystkie kupię po prostu. Amunicja też się przyda. No, medyczne są drogie, ale... Medyczne są drogie. Trochę wydam od razu, bo to się jednak przyda. Nie będziemy musieli... Znaczy, jak tutaj tak tanio jest, to nie ma się co zastanawiać. Zobaczmy, ile tu kosztuje... 190 kosztuje 1800, a tutaj kosztuje 2298. To jest najtańsze z tego, co widziałem. Mitterfels. 2000 przedtem kosztowała, jak sobie zanotowałem kiedyś, 2415, a 2298. Ja myślę, że wydamy to na tą 210. To jest dobra cena. Więc jedną taką możemy kupić. O rany, a co to jest? Metal Joint Covers, 30 durability i tak dalej. Fajnie. Czy jakieś inne jeszcze 150, 190, kurczę, no są fajne, ale nie wiem, czy warto aż tak tę kasę wydawać. Czy po prostu nie zbierać na te lepsze tak naprawdę. Rzeczy. Co to jest? O kurde, Warbow fajny, albo takie kusze są super. A jak ze sprzedażą rzeczy? O, tak sobie. Dobra. I to możemy przydzielić w tym momencie Maćkowi, który jest naszym jedynym tankiem. No, Fatik to ci już w tym momencie zjadło. Czy ty masz brownie? Nie masz brownie jeszcze. Ale to z czasem. Dobra. 210. Jesteś już uzbrojony, opancerzony. 115 można za to dać komuś innemu, kto na przykład wkroczy teraz tutaj do walki. Przykładowo Judasz. Albo może zaraz Chrisa można by wysłać, żeby się troszkę poczkolił. W ten sposób. Kto tu jeszcze nie miał kozika? Zabójca nie miał kozika. Dobra. I jeszcze Bjorn. Bjorn albo Judasz. No, kogoś można by tu wymienić. Ty jesteś tuż przy awansie. W sumie zobaczymy, kto się teraz trafi, jaki kontrakt się trafi, szczerze mówiąc. Zbrojmistrz, dobra.
Miner, Miner, Dayteller, którzy mają dobre statystyki na tanka, czyli w zasadzie HP i melee defense. Złodzieje mają dobre melee defense, ale mają HP słabe. Tak patrzę. Wildman, Lumberjack. Farmhand, ale. Ale rzeczywiście tutaj 50. No, w sumie. No kurczę, dobre statystyki ma niby Peddler, czy taki domokrążca, ale kurczę. W tej drugiej kampanii żeśmy zatrudnili Peddlera i okazał się kompletnym, że tak powiem, tym. Może złodzieja lepiej po prostu poszukać. Złodziej nie powinien być bardzo że tak powiem, drogi. No dobra, zobaczmy, co za kontrakty tu mają. Może najpierw ten, bo to poprawia relacje z tymi gośćmi. Dobra, pogadajmy. Duke Luger von coś tam, śmieje się do siebie. No dobra, to niech się tam śmieje. Greenskins. Kurka blaszka, czy... Kurde, oni mają coś, kurde, z tymi greenskinami. No, udało nam się tych greenskins, ale szczerze mówiąc, to jest takie bardzo... No... Jak znowu gdzieś będziemy musieli na drugim tym... Nie. Nie chce mi się walczyć z orkami, szczerze mówiąc. Cargo. Za ile to cargo? 520 koron, 540. Day. O, to akurat nam pasuje. Dobra, to możemy wziąć. Na zachód. 540, to jest prosty kontrakcik i tak byśmy musieli gdzieś tutaj iść. Z tymi greenskinami to mi się kurczę nie chce. Do Sommerstadt. Możemy iść do Kalkborga. Tutaj co jest? Tu pewnie są też jakieś greenskins i tak dalej. Tu jest w ogóle pełno tych greenskinów. Z tej strony jest więcej bandytów, więc no, w sumie najlepiej by było nam tam iść. Dobra, lećmy do Kalkborga. W takim wypadku. Może się po drodze jacyś bandyci trafią czy coś. Chociaż tutaj raczej zielono skórzy. To tu wszędzie będą kontrakty na zielonoskórych. Ta okolica mi się bardzo tak nie podoba. W sumie mogliśmy, fajnie byłby kontrakt, jakby był na wschód, a nie na zachód, no ale... Na Henezery. Nie ma sensu. Dobra, ich już tam biorą, rozwalają. Tu dużo na Henezerów jest. Co mamy tutaj, jeśli chodzi o zbrojmistrza? Ile tu kosztują? 2900. Ja sobie będę może to kurczę zapisywał. 210 kosztuje 2990. Wiem, że się to zmienia, ale, ale dobrze jest mniej więcej wiedzieć, gdzie co kosztuje mniej więcej. Świątynia nic nie pomoże. Żarcie można by kupić jakieś jedno. Może psa by się nam przydało kupić. O kurde, jaki fajny Polhammer. Już mi się podoba ta broń. I to jeszcze jest zasięg dwóch tych. O kurcze, tu mają fajne rzeczy. Tylko pytanie, czy nas na nie stać. To jest kupione... To jest niekupione, a to jest kupione. No, stać to nas stać na to, generalnie rzecz biorąc. Natomiast zobaczmy, co jeszcze tutaj. To jest Marketplace. Weaponsmith. O kurczę, tu jest jakiś rzadki w tym momencie. Ten, ale to na to nas nie stać. Kurczę, też taki longsword. Ojej, dużo fajnych rzeczy.
Oczka się świecą naszym ludziom. O, tu, że patrzyliśmy. Tu jest niezła zbroja, 320. Tylko, że to mamy za słabe fatigue na razie do czegoś takiego. Mamy tak, Farmhand, Militia, Refugee, Hedge Knight, ale jest strasznie drogi, Farmhand, Dayteller, Grave Robber i tyle w zasadzie. No to jakiś Kazimierz Pijaczyna, no to niedobrze świadczy o nim. Militia, Oni mają niezłe statystyki, szanse na niezłe statystyki, szczerze mówiąc, tak patrząc. Tylko pytanie, czy warto wydawać się... czy on będzie miał szansę na takie dobre statystyki na tanka? Wydaje mi się, że tego złodzieja trzeba by szukać, który będzie i tańszy, i ten. Zawsze można od biedy zwolnić. Wiadomo, że to strata jest kasy, ale... Kurczę, strasznie mnie korci ten. No Bill Hook też jest niezły, kurde. To ma 60 do 90. 30, 150. Ten ma większe uszkodzenia. I większe uszkodzenia... No właśnie, 1580. A maczuga też jest niezła. Gdzie to było? 1580, 2000. Tamten jest nawet tańszy od tego Birchuka. 30, 150. 60, 90, 30, 150. No więcej, 60 do 90. No to jest lepsze niż ten Paul Hammer. Zdecydowanie. No pytanie, czy jest sens właśnie, kurczę, tego na przykład nie będziemy używać w ogóle, więc tu można by parę rzeczy sprzedać, może warto kupić takie coś jednak. Czy dobrze byłoby to przyfarmić, ale podejrzewam, że nie jest łatwo takiego Bilhuka przyfarmić. 105 można sprzedać. Ta 105 jest też ładna, czerwona, ale nie będziemy jej potrzebować. Te tarcze się nam akurat przydadzą. 110, 95, 80 to jakby było dla jakiegoś tego. To mogę sprzedać. Tych tarcz, kurde, może jeszcze jedną. To na pewno, to jest niepotrzebne, to jest niepotrzebne. Hatchet, ja wiem, Skarszmax to jako, żeby mieć takie coś. Ta włócznia jest w ogóle w tym momencie. Ancient Spear. O, no jest, to można sprzedać, bo to w ogóle jest nam, Pitchfork jest nam w ogóle niepotrzebny do niczego. W sumie tego nigdy nie planowałem używać. Flaila. Chociaż, kurczę, dla Flamastery tego na pewno nie będę używał. To od razu mówię. Kurde, strasznie mnie korci to. 2000 to jest dużo. Może lepiej jednak zainwestujmy w bronię. Bo to się jeszcze czasami zdarza przyfarmić. Tak mi się wydaje. Więc może na razie zostawmy je. To już lepiej wolę zapłacić za jakiś trening, kurczę, dla kogoś. Na przykład niskopoziomowych postaci. Chrisa czy Filona. Sparring fight, co to daje? Ale to też drogo kosztuje. To na razie oszczędzajmy na lepsze te. Teraz tak, musimy iść tędy. Gdyby tu było wiadomo, co to jest, to można by zaatakować. Tu duchy, to z duchami to... Dobra, lecimy do Somerstadt. Nie wiem, czy to się nam opłaci, jak tyle... Ile mamy za to? 540, to się może nam nie opłacić ta cała wyprawa tutaj. Szczerze mówiąc. Tym razem. Może trzeba było wziąć ten kontrakt na Greenskins, to przynajmniej można później śmieci sprzedać. I w sumie wyjść do przodu trochę.
Dobra, 540 koron, taxidermist, poison oil, bla 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 bla, to nie. Chociaż w sumie mógłby się przydać taki poison oil. Czemu by nie? Kto tutaj jest ewentualnie? Wildman i Dayteller. Dayteller to może nie, ale Wildman ma niezłe HP. No melee defense takie sobie. Fatigue ma też niezłe. Ale fatigue akurat... Kurczę, czy Wildmana brać? Potrzebujemy głównie tanków tak naprawdę. Ja bym spróbował tych tańszych tanków, generalnie rzecz biorąc. Czy tu możemy, ojeju, tutaj w ogóle nie możemy tego sprzedać. I drogie, wszystko jak nieszczęście. Na ile mamy dni? No niestety musimy to kupić. Co macie tu za kontrakt? Znowu green screens, roped, every night, come, every night, coś tam. Grave robbing. 1120. 1230. No to mogą być różne rzeczy, szczerze mówiąc. Ale możemy się tym zająć. Możemy się tym zająć. Na ile mamy dni? Na dwa dni. Jak daleko to jest? Powinno nam wystarczyć żarcia. Mówiliście, że rzeczywiście może ten sokół nie jest potrzebny, ale sokół się... Undead. Some ghosts. Dobra, czyli to podejrzewam, że będą albo ghosts... Oni wyszli stąd, więc może ich będzie mniej. Trzeba się przygotować, że jednak będą tam duchy. Więc tak, na pewno Elmo musi iść. Naszych... Łuczników, tak. Ptyś, ty chciałeś z tym toporkiem. Kurczę. Czy ty dalej chciałeś z tym toporkiem, czy już może być bez toporka, no? Axe without shield napisałeś. Nie, to ja napisałem. Toporek bez tarczy. No to tak trochę śmiesznie, no ale dobra, to cię tak wyposażymy. Ty masz Fatigue 74, ale dostaniesz jednak jeszcze coś takiego, bo to czasami się przydaje. Dobra, teraz pytanie. Potrzebujemy ludzi z dużym Resolve. Judasz, ty Resolve to masz 61, więc możesz wymienić mi tutaj kogo na przykład. Filona bym chciał podciągnąć. Maciek niech zostanie. Lawior na wszelki wypadek niech zostanie. Chris bym chciał też podciągnąć. Ale nie, zobaczmy kto ma najmniejsze Resolve. Zaraz, Resolve to jest to. No niestety Chris. Maciek. To nie jest dobrze, że ty masz takie słabe Resolve. No to chyba Chrisa wymienimy ciebie na chwilkę. Bo jeżeli to są duchy, to ty sobie nie poradzisz. Teraz ktoś miał być za kimś. Sylwek za... Judasz i Sylwek. Sylwek... Dobra. Chociaż Judasz tu akurat średnio pasuje w to miejsce. Ale dobra, niech będzie. Ty w ogóle chciałeś jakąś niestandardową broń też mieć, szczerze mówiąc. Teraz tak, pytanie, jak to będą nieumarli, to może nie być dobre. Chociaż to ma plus 10, plus 20 do ataku, więc w sumie tobie i tak możemy coś takiego zostawić. W
Flejle mogą się przydać. To. Co by ci tu dać takiego? Teoretycznie miecza byś już nie musiał mieć. 35-45. 30-45. Ale to jest słabsza broń. No nie ma na razie nic takiego super niestandardowego, co by ci tutaj pasowało. Więc na razie zostawmy przy tym flailu. Zostajmy przy tym flailu. Tak. No teraz pytanie, co to będzie tutaj? Kto jeszcze ma słabe resolve? No niestety Maciek ma słabe resolve, ale to może mu się uda jakoś to podciągnąć wkrótce. Chris na koniec kolejki w sumie. No i następny Bjorn będzie wchodził. Bjorn ma resolve też takie sobie. No dobra, może w takim zakresie. Łucznicy, no to nie wiadomo, ale mamy ich w miarę uniwersalnych. Do leczenia coś takiego może być. Czy ktoś ma jeszcze... Kto tu miał do leczenia rzeczy? Maciek, dobra. A nie mamy... Aha, zużyliśmy. Trzeba będzie kupić, nie zapomnieć, bandaże. Sobie muszę w tym momencie zapisać, żeby bandaże kupić. Rany, 22 minuty, ja gadam i jeszcze nic się nie stało, żeby... Axonosus. Wy się wymieńcie jeszcze. Resolve 68. W ten sposób zróbmy. No dobra, zobaczmy, czy ta świnka to chłopczyk, czy dziewczynka. Grave Robbers. Mogą to być zwykli barobusie też, generalnie rzecz biorąc. I są to zwykli rabusie. Dobra. Czy oni coś mają? No ten ma jakiś Brigand Raider. Ale nie podejrzewam, żeby to było lepsze niż 110, szczerze mówiąc. Nie zdążyliśmy co prawda zająć miejsca tutaj, ale jechać to. Dobra, Halina, ty może wyjdź na górę, to najwyżej będziesz po prostu na rotację kogoś zamieniał. Nie ma się co tu męczyć. Ale warto byłoby trafić. Czy podnosić tarczę? W sumie możecie podnieść tarczę. Ty nie musisz. Możesz tak zostać. Tak na pierwsze starcie, żeby mieć lepsze defense. No i chodźcie tu. A mogłem w sumie włócznie wystawić też. No chyba goście, że tak powiem, nie mają zbyt dużych szans. Chociaż... Kto ich tam wie? No dobrze. No właśnie. Judasz. Aha, tego mieliśmy... Nie, tego nie mieliśmy farmić. O, trafiłeś nawet. Bardzo dobrze, ptyś. Czy musimy te tarcze tak podnosić?
Tak, musicie. Zasady BHP obowiązują wszędzie. I zawsze. Ptysia zostaw. Kurde. Ptysia trzeba wycofać, bo oni tutaj się widzę rozochocili za bardzo. Judasz, dawaj. Czy ty jesteś w stanie tu podejść? Jesteś w stanie tu podejść, gościa, troszkę. Co my tu mamy? Czy ty jesteś w stanie gdzieś tu podejść, w jakieś sensowne miejsce, żeby się włączyć do walki? Nie bardzo. Ale w sumie możesz iść naokoło. Ptysiu, lepiej idź do tyłu. Natomiast... Ty... Poczekaj tu. Dobra. Ej, zostaw moją zbroję. O kurka, no będzie rzucał. Dobra, tego zaciapać jak najszybciej. Kurczę. Zostaw moją tarczę, nie mamy ich tak dużo. Znowu kapitan będzie narzekał, że tarcze żeśmy, kurczę, zużyli za szybko. To jest moje miejsce, koleś. Dobra. No, Maciek jako nasz tank może zaatakować ich. No dobrze. Ten gościu jeszcze walczy. Nie wiem, czy on ma jakąś zbroję sensowną. Można by spróbować w sumie. Może najpierw ich trochę przełammy, tą ich obronę. Tu jest trochę kiepsko. Ej, gościu. Ja wiem. No dobra, ludzie, kończmy tą zabawę. Dobra, tego ukułeś za bardzo. Się goś już stracił wolę walki. Niech ktoś pomoże może Axonosusowi, bo on tam wylazł, kurczę, tak w dziwne miejsce trochę. No, ten się będzie odgryzał. O kurde, ale dostał Halina. To się chyba nie bawimy z gościem. O, teraz możemy się już dopiero z nim bawić. Teraz można się z gościem bawić. Kurczę, ty jesteś ranny. Tu wsparcie będzie potrzebne.
O właśnie, Maciek zapewnia to wsparcie. No dobrze, wszyscy zmęczeni, ale random down. Wszyscy uciekają wrogowie? Wszyscy uciekają wrogowie. Dobra, tego nie będziemy farmić. Nie to chciałem nacisnąć, ale dobra, niech będzie. Dobrze. Chociaż troszkę nam tutaj zadali bobu, szczerze mówiąc. No, ptyś dostał najbardziej tymi włóczniami. Co, żeśmy 115? No, to 115 akurat się nam przyda. Dobrze, z Undead nie będziemy walczyć, bo to w ogóle nie ma sensu. I 1230, o, za taki kontrakt. Nie będę z tym polemizował. Jestem zadowolony z takiego obrotu sprawy. Dobrze, czy teraz mamy 17, w sumie możemy jakieś śmieci tak trochę sprzedać. To możemy sprzedać. Jakąś taką jedną tarczę możemy sprzedać. Raz, dwa, te sprzedajmy. Mamy i tak dużo tarcz. Co tu mamy? 110. 110 mamy trochę. 270 to się mogą przydać jeszcze. To 115 to będzie do naprawy. Zastanawiam się, jedną 110 można się pozbyć. Za dużo tego jest. To można... Za dużo tego mamy. Możemy sobie jedno zostawić tak na pamiątkę. Co to jest? Boar Spear. W ogóle tego nie będziemy tyle aż potrzebować. Dwa nam wystarczą. Nawet jedno nam wystarczy. Szczerze mówiąc. Okej. Tego w sumie nie potrzebujemy. No dobra. To się nam nie opłaca. Żarcie możemy sobie kupić. Reszty raczej nie ma sensu. Tutaj byli ci, co byli. Dayteller, Wildman, Taxidermist, Wardog, Poisoned Oil. Może by taki, kurczę, bo zawsze się może przydać. Dla łuczników. Co jest? Along the Road. Jeszcze nie czekajcie. A widzimy, aha, że komuś się złamało znowu ośka w wozie. No dobra. A, że możemy wszystko mu wziąć. Dobra, możemy mu pomóc. Pomogliśmy. A ciągle tylko pomagamy wszystkim. Czasami nawet i za darmo. Czy ktoś awansował? Awansował. Lawior awansował. O, jak fajnie. To nawet się, że tak powiem, przydało to. Piechur, ty jesteś ciężko zbrojny. Kurczę, melee skill się kiepsko wylosowało. Melee defense. Resolve. HP. Fatigue. Może weźmy tobie HP, bo to pasuje pod ciężko zbrojnego piechura. I wiesz co, ty masz 115, masz fatigue, underdog, steel brow też by się przydało, browny by się przydało w tym momencie i wtedy można by tobie tu kupić taką zbroję ciężką też, więc się zastanawiam po prostu nad brownie, będziesz wtedy mógł lepiej machać jednak tym mieczem, lawior. Czyżbyśmy mieli tylko jedną promocję wtedy i jedną teraz? Dobra, i ty idziesz na koniec kolejki.
Mamy 35 minut. Czy tu jakiś kontrakt jest? Nie ma kontraktu, więc szczerze mówiąc, ja bym wracał powoli tędy. Może się znowu znajdą jakieś kontrakty, tylko nie na te. Chyba, żeby pójść po prostu tędy, bo dawno nie byliśmy w tych rejonach tak naprawdę. Jakie tu mamy relacje z tymi? Nie tak. Może ja bym sobie popatrzył też po relacjach. To można zaplanować. Armorer jest neutral. Neutral. Wszędzie mamy neutralne. Z zielonymi mamy po prostu neutralne. Tu jest open, ale tutaj nie mamy zbrojmistrza. Tu jest open i też nie mamy zbrojmistrza. Co to były za te? Unknown Garrison. Unknown Garrison. Wiem, że tu gdzieś jeszcze był jakiś ten upadły Heros, czy coś w tym stylu. Ha, no tu może być dużo tych greenskins i to mi się tak nie podoba za bardzo, ale szczerze mówiąc, w te rejony to żeśmy już tu byli i wyeksplorowaliśmy trochę. Najbardziej się opłaca tutaj, bo tu jest dużo tych bandytów, więc spróbujmy pójść tak strasznie naokoło. Do Oberunga, proszę. To co to było? Może tu by było warto też zaglądnąć. Może to są bandyci. Brigand Poachers Riders. To jest myślę dobre miejsce, żeby zaatakować to. Po drodze. Ale to myślę, że w następnym odcinku, bo nie chcę tak przedłużać. Znaczy ostatnio przedłużałem odcinki, ale szczerze mówiąc, dzisiaj to akurat mi to mniej odpowiada przedłużyć odcinku, bo mam mniej czasu. Więc ja myślę, że zakończę na ten odcinek, a w następnym ewentualnie po prostu rozpoczniemy od ataku na ten tutaj obóz. Szkoda, że nie ma lidera, no ale zawsze coś można tutaj ewentualnie zdobyć. Tylko bym dał właśnie Bjorn, niech wchodzi tutaj do puli. Tu gdzieś mieliśmy 115, 110, tarcza, i nóż. Następny będzie Bartka w sumie. Bartek był ostatnio awansowany. Chris. Kurczę, Chrisa, bo Chris ma najmniejszy ten. Ja bym Chrisa wziął tutaj jednak dał na tą walkę. Tylko pytanie, czy on sobie poradzi. Zamiast na przykład Elmo. Elmo bym też chciał awansować, szczególnie z Resolve i tak dalej. Może Ptyś jest ranny troszkę, by troszkę sobie odpoczął. Zamiast ciebie wejdzie Chris, tylko właśnie z drugiej czy z pierwszej linii. 110. 115 pożyczysz. Dobra, żeby nie było, że znowu później jesteś rozbierany i tak dalej, to masz przynajmniej hełm. Oj, możesz sobie naprawiać 110. Dobra. Siedemdziesiąt trzy. To skoro już tu stoisz, to masz 115 w takim wypadku. Raz, dwa. Tak zróbmy. Elmo, nie wiem, co ja ci tutaj. Aha, mamy kupić bandaże, żebym nie zapomniał. Czy tutaj są bandaże? Aha, tu nie ma bandaży, bo żeśmy już wyleźli. Tam nie było chyba bandaży. Poachers, to ja sobie już od razu przygotuję ekipę. O, ty to jest z tym Fatik, to masz tragedię teraz troszkę.
Oj, nie tak. Duże tarcze. No można by też tą wziąć. Komuś dać. Fatigue minus 10. Ona jest nawet niezła. Czarniemu można by na chwilę dać taki unikalny. Tego nie potrzebujesz w sumie, Charlie. Zamiast tego weź sobie Flaila. Przeciwko poucherom. Aha, no w sumie ktoś by się przydał, żeby ostrzeliwać ich, ale może sobie poradzicie w ten sposób z dwoma łucznikami. Tylko się zastanawiam, jakby było kiepsko, żeby nie zrobić czegoś takiego. Ty jesteś trochę w sumie ranny. Bardzo. Halina. Kurczę, jednak macie ten sam poziom, ale nie chcę posyłać rannych. 110, 140. To tylko się wymieńcie tą tarczą. Dobra, myślę, że jesteśmy przygotowani. Czemu ty jesteś tu z tyłu, Chris? A nie z przodu. Nie mamy już większych tarcz. Nie mamy większych tarcz. No dobra. No myślę, że tyle przygotowań. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję za polubienia, komentarze, subskrypcje. Trzymajcie się. Cześć.